Siemanko, ja jestem Vertez, witam was w kolejnym odcinku z Minecraft mapy. Oczywiście, jako że wbiliście 5000 łapek w górę ponad, to lecimy z kolejną mapą z serii Don't Take Damage, czyli nie otrzymuj obrażeń. Tylko słuchajcie, dzisiaj nie weźmiemy sobie czwartej i piątej mapy, która wyszła w tej serii, bo one były kompletnie inne. Tylko od razu polecimy szóstkę i zaraz to wytłumaczę, tylko oczywiście powiem, że oczywiście jest dzisiaj też specjalna promocja na łapeczki w górę, czyli jeśli dzisiaj też wbijecie 5000 łapek w górę, to już jutro polecimy z kolejnym odcinkiem z serii Minecraft mapy, czyli znajdę sobie jakąś inną mapę i sobie w nią pogramy. Może to będzie parkour, może to będzie coś innego, może to będzie escape, bo w sumie escape to też są mapy. Także zobaczymy, tylko pamiętajcie, 5000 łapaczek w górę, jutro lecimy. Jeśli nie będzie 5000 łapaczek w górę, to będzie coś innego. Także zapraszam do lajkowania, jeżeli lubicie tą serię. I dobra, już pokazuję tutaj, bo nam mapka pokazuje tutaj też, jakie były wcześniej mapki. Czyli było Don't Take Damage, pamiętacie? Graliśmy. Później było Don't Take Damage 2, graliśmy. Później graliśmy w trójkę, która trochę mnie strollowała z tymi przyciskami. Nie wiem dlaczego, ale chyba jakiś update później zrobili, bo jak sprawdzałem w filmach na YouTube na początku, jak nie mogłem tam tego przycisku kliknąć, to u jednego youtubera to zadziałało, ale później popatrzyłem też jakieś takie nowsze filmy i to już było gdzie indziej te przyciski, także nie wiem, jakiś dziwny update mapy był. W każdym razie było. Tutaj mamy zapytania, co dalej? Bo jak widzicie, trójka i co dalej? Nie było czwórki u mnie i piątki. Ale pokazuję też mapy, jakie były jeszcze w tej serii. Było Don't Take Damage Purge i Don't Take Damage Versus. Ogólnie to była niby mapa czwarta, to była piąta, jaką wydali. I już tłumaczę, dlaczego te mapki na chwilę obecną pominąłem, ale nie ukrywam, że będą. Otóż to są mapy na dwóch graczy, a bym je chętnie nagrał, tyle że aktualnie teraz jak nagrywam, nie ma nikogo, z kim mógłbym nagrać, bo wszyscy są na jakichś wyjazdach. I co gorsze, ja jutro też jadę, znaczy jak to oglądacie, to wieczorkiem jadę i mnie nie będzie tak do środy, czwartku, także i tak muszę sobie coś nagrać, żeby nie było, co nie? Także dobra. Te mapy będą później, jak już wrócę, jak już sobie ogarnę ludzi do nagrywania, dokładnie tak. A jak wrócę, to zaraz meetup i pewnie też nikogo nie będzie. Także to będzie dopiero jakoś, nie wiem, pod koniec wakacji, coś takiego. Także te mapy będą. Tak, tutaj są linki do adres map, tu są youtuberzy, którzy nagrywali też wcześniej te mapki. I tutaj ludzie, którzy tworzyli tą mapkę. Ale my wreszcie sobie zacznijmy. Zasady: graj na peaceful, adventure, single player, nie cheatuj. Tak, dobra, have fun, no. Activating pół serduszka Don. Co tu się odwaliło? Co to się odwaliło? Halo? Ej, czekajcie, bo już umarłem, a nie wiem, co się odwaliło. Chwila, moment. Wow! Ale mi FPS-ów ukradło! Gdzie ja lecę? Oż ty w mordę! Co z tą mapą jest? Nie, halo, czekajcie, nie, no mam kurde 160 FPS-ów, które mi nagle kradnie, jak patrzę w górę, do 30, które u mnie wygląda jak, nie wiem, 5 FPS-ów. O. Szybko. Kurde, to jest określona czasówka, wiecie? Czyli chyba muszę być przez określony czas jakiś tutaj. Inaczej umrę, dokładnie tak. Czemu to mnie tak laguje strasznie? Strasznie. Jest! Dobra, udało się. Udało się, tyle tylko, że nie wiem, co dalej. Tutaj są niby wystające pstryczki, z którymi coś trzeba zrobić. Są kolejne. Czekajcie, jak to wygląda normalnie. To wygląda tak. To wygląda tak, w sumie mógłbym na to zeskoczyć, o ile się uda, chwila. Vertex mini. A tutaj to nie będzie sensu, bo nie będzie sensu. Dobra, tutaj. Czekajcie. Co, bo to mnie troszkę myli. Jak to? Jak to za wysoko? Sztyw dupę, sianka reniferka. Halo, ta mapa jest dziwna. Mi ścina strasznie. Czekajcie, wylecę za mapę. Wylecę do wody. Jest tu jakaś woda? Nie ma żadnej wody. Kurde, mi się zdawało, że oto właśnie to jest woda, ale nie, dobra. Kurde, jak to zrobić? Jak to zrobić? Jak to mam zrobić? Bądź człowieku mądry i to zrób, co nie? Fuck. To nie takie łatwe. God damn it.
Ta mapa to jest po prostu jakiś hardcore. Wow, nie tak. Za długo. Za długo przetrzymałem. Dobra, jestem. Tu też za wysoko? What the fuck, jak to przejść? God damn it. Tak jak wyleciałem, żeby zobaczyć, to tak nic ciekawego tam nie ma, żeby mógł polecieć. Chyba że, czekajcie, polecę tutaj i tu będzie jakiś przycisk. Chyba że ten przycisk od razu w locie kliknę, wiecie co to jest? To nie jest głupi pomysł, tak wam powiem. To nie jest głupi pomysł, żeby go kliknąć, tylko muszę przycelować. Chyba że... Damn it! Chyba że po prostu zaskoczy i będzie łatwiej mi, bo będę miał mniejszą prędkość. I tak będzie w miarę... Oj, spoko, za długo. Kurde, ale problematyczna mapa, god damn it. Poziom trudności, tutaj już level expert normalnie widzę. Jest! Kliknąłem! Kliknąłem! Mamy to! Przeszedłem! Dobra. Dobra, ale... Ale co dalej? Co dalej? Bo chyba na to nie mogę skoczyć, prawda? Tak, to mnie od razu zabije. Tak mam to przejść, żeby mnie nie zabiło. Co za typ ją stworzył? Dlaczego ty stworzyłeś mapę, której nie da się, kuźwa, przejść? Co? Ja się pytam. Jej się nie da przejść. Nie da się. No i co bym tutaj zrobił? Co? Myślisz, żebym tu doskoczył? Myślisz, żebym tu doskoczył? Ciekawe jak. Ciekawe jak. Przede wszystkim bym musiał tutaj wejść, gdzie się nie da. I tutaj. I tutaj. To jeszcze spoko. I tutaj. I tutaj. I znowu tu nie mam jak przeskoczyć, bo muszę na to wejść. Żeby doskoczyć tutaj. Po czym tutaj. Po czym tutaj, ewentualnie stąd tutaj od razu. Tutaj. Rozpędzić się i kliknąć jakimś cudem od razu w to. To jest bez sensu. Naprawdę tamta runda była strasznie bez sensu, bo była zepsuta. Chyba że zobaczę inne rozwiązanie, to dokleję. O, dobra. Ale idziemy z kolejnym levelem. Miejmy nadzieję, że ten level jest całkiem normalny i da się go przejść. Hop. Hop. Ups, tu się nie da. Hehe. No nic. No nic, no nic, no nic. Wow. Wow, ale ścięło. Po czym się odcięło tutaj ze sprintu? Nie. Czyli ten bloczek odpada, tamten bloczek odpada. A co tu jest? A sobie kwiateczki rosną. Jak miło. Hop. Czyli tutaj. I tutaj. Tutaj. Kurde. Ops, dobra. Tu trzeba uważać, bo to trudne. Chyba że zrobię. Ha, właśnie tak. Ej, no kuźwa, tam tak się nie skakuje. No. A poszło tak idealnie, perfekcyjnie. God damn. Dobra. Gdzie w takim razie stamtąd wskoczyć, co? Chyba że to jest trololo i mam tam wskoczyć. Tak! Tak, mam to! Jest! Poszło! Poszło! A, wiedziałem, że trololo pójdzie. Jest kolejny level. Kolejny level, który wygląda przeuroczo. O, aż ścina mi z tego wszystkiego. Myślałem, że spadłem i już po prostu trzymałem przycisk do przodu, a tu nie spadłem, nie? A to jak mam przeskoczyć? Już prędzej wolę, kurde, zrobić jumpa tutaj! To by dał radę, to by dał radę. Kurde, co za przerąbane level teraz tutaj robił. Tak, nie przejdę bokiem. Chciałem przetestować. To nie tak, że myślałem, że przejdę, chciałem przetestować. Oj, no naprawdę ładnie. Ładnie to zrobiłem. Hops. Kurde, czemu mi tak ścina Minecraft? To nie wiem, ja nie przeskoczę na pewno nad tym, co nie? Nie ma takiej opcji. A tam strasznie trudno wskoczyć. Chyba że spróbuję przeskoczyć. Ała, super. Super, super, dlaczego mi to robisz? Panie duper.
Nie no, nie ma opcji, żebym przeskoczył tego kaktusika. To jest za trudne. Ile w ogóle się da? Ja mówię, wiecie, za... naj. Za trudna to nie wiadomo nigdy. Kurde, ale level mi dowalili, ale mi dowalili level. No nie, jeszcze mi ścięło, goddammit. Czemu mi Minecraft dzisiaj ścina? Wczoraj mi nie ścinał nic a nic, a dzisiaj mam taki problem, że muszę grać w pełnym oknie, żeby on mi nie ścinał, a w pełnym oknie on mi żre o wiele więcej tego z procesora i to jest niedobre. Kurde. No nie wiem, jak to zrobić. Nie wiem. W sumie mógłbym niby tak się zatoczyć, żeby na ten mniejszy wskoczyć, ale czy tak się da? No według mnie się nie da. Bez dodatków do skoków. Przycisku. Czemu ty tak daleko? Hop. Jest! Dobra. Wiecie co, ja sobie tu spawn pointa ustawię. Bo nie chcę znowu, żeby ten odcinek trwał tyle co ten poprzedni. Ciekawe tylko, czy te komendy działają, nie? Hop. Mhm. Zadziałała, super. Troszkę czasu zawsze się zaoszczędzi, bo jak widzicie, przerąbana ta część jest. Już nie chcę grać w kolejne części tej mapy. Czekajcie, ten slime block może być trollem. Kurde. Ale troll trollem, ale ja tak innym sposobem nie wskoczę. Widzicie, już bym tutaj, kurde, już by mi tutaj zeszło z 30 minut do tego momentu, co teraz jesteśmy. Także no. Aj, damn it. Damn it, damn it, damn it. Kurde. Nie no, po prostu checkpointy według mnie powinny być na tej mapie. Naprawdę. To jest chyba coś, co no powinno tutaj być. Tego sobie sam porobię, tak jak kiedyś w mapkach, w klasycznym moim graniu w escape'y, jak piszecie, o, kiedyś fajnie było w tych klasycznych escape'ach. Także wtedy zawsze wpisywaliśmy save post, czy coś takiego. Zapisywaliśmy sobie co każdą udaną jakąś akcję checkpointa. Tutaj też tak będę robił, o. Aj, kurde. Już po prostu godzina by minęła. God damn it. No, dziękuję, dziękuję, da się, da się. Milion razy poćwiczycie i się da. Czekajcie, rozumiem, że mamy wodę. Mamy wodę, labirynt podwodny. Zarąbiście, wiecie? Prawda, zarąbiście. Ta mapa jest, to nie, no ona już jest. Ona przesadza. Na maksa, przesadza. Maksimum, full, complete. God damn it. Dobra. Próbujemy. Tutaj, czy ja tu widzę dobrze powietrze? A tu jest przycisk. Aha, okej. Okay. Dobra. Dlaczego ja go wcześniej nie zauważyłem? Jak tutaj byłem? Nie wiem, ale przyszliśmy. O, widzę, że mój tekstur pak z innej tej części. Okej. Okay. Z innej mapy. Wow. Czy ja dobrze widzę, że tu mam parkour wodny? I jeden z tych przycisków tylko działa na dole? A trzeba? Z tego? Tak, okej, okay, czyli to była podpowiedź taka. Okej. Okay. Tylko co dalej? Okej. Okay. Okidoki. Kurde, patrzcie, jestem na dole. Tak, przecitowałem. Nie, ja tego nie mogę, po prostu ćwiczyłem sobie nawet na game modzie, no nie, to schodzenie. Po prostu, żeby sprawdzić, czy mi się uda i po prostu nawet na game modzie nie mogłem tego ogarnąć. Także no, to jest po prostu mapa dla jakichś mega hardkorów. Jeżeli to umiecie przejść, to propsuję. Propsuję, naprawdę propsuję. Ja na to, kurde, nerwów nie mam. Dokładnie tak, ja sobie tutaj idę na dole i wciskam przyciski. I liczę na to, że któryś zadziała. Dokładnie tak, taki mam plan. Trochę głupio zrobili, że aż tyle przycisków. Wow, wow, wow.
Coś mi ścięło znowu. Czemu to mi tak ścina, to ja nie wiem. Pych, 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 pych. Pych, pych. Fajna zabawa, polecam, polecam. Naprawdę chodzić po mapie, szukać jednego przycisku. Nawet nie wiecie, o, który to przyciskasz w końcu. Coś zadziałało, na szczęście, super, dobre. Dobra, mamy teraz kolejny level. Kolejny level, który wygląda równie tragicznie jak wszystkie pozostałe. Zobaczmy, czy jakaś pańczyna może jest, czy coś. Nic tutaj nie ma. Czemu oni zrobili coś tak hardkorowego? Jak to przejść? To jest niby najwyższy punkt, czy nie? Okej, okay. Czyli to odpada. Dobra, czyli tamto drzewko odpada. Tu mamy to drzewko. Też odpada. Nie, po prostu, co to są za mapy? To jest tragedia. To jest mega tragedia. Liczyłem na to, że tu będzie woda jakaś, a nie wełna. Czemu tam jest wełna zamiast wody? Czekajcie, ale może faktycznie gdzieś jest jakieś ukryte, na przykład tam? Kawałek wody? Nope. Nope. Gdzie jest woda? Gdzie jest woda? No fajnie poskakać po mapie, jak nic nie ma, nie? Chyba, że na przykład tutaj pod drzewem jest pańczyna. Nope, nigdzie nic takiego nie widzę. God damn it! God damn it, a ta oszukana woda zadziała? Nie, mamy. Już myślałem, że jakieś trollolo większe. No kurde, i na co ja tu mam skoczyć? Na co ja mam tutaj skoczyć? Zaraz znowu sobie poszukam tego przycisku, nawet go idę teraz poszukać. I go będę próbował z lotu strzelić, bo nie mam pojęcia, gdzie zaskoczyć. Tutaj jest przycisk, tak? Czekajcie, skoro tu jest przycisk. Tak, to drzewo jest najwyższe z tego wszystkiego. To jest przycisk, to trzeba skoczyć tak. Jak go jakoś wcisnąć tutaj. Na pewno o to chodzi. Na pewno o to chodzi. Ja to wiem, ja to wiem. Dobra. Dobra. Wow. No fajnie. Vertes, gdzie twój shift? Przepraszam. Aj, byłem bliziutko i da się to zrobić. Tylko trzeba mieć farta do tego. Dobra. Gdzie on był? On był tutaj, nie tutaj? Okej. Dobra, próbujemy raz jeszcze. No kurde! To drzewo tu posadził. Kurde, wydawało mi się, że wcisnąłem. Ale to trzeba mieć chore jazdy, żeby takie mapy wymyślać. No było bliziutko, ale znowu nie. Przynajmniej wiem, gdzie celować. Aj, patrzcie, idealnie na środku celownika było. Ale nie, ale nie. Nie ma lekko. No kurde, bele, 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 bele. Szkoda, że tu nie jest na płytkę naciskową. Czego wcisnąłem? Tak, wcisnął się przycisk. Ale mnie nie przeniósł. Jak mnie nie przeniósł, to znaczy tylko jedno. God damn it, czy to nie ten przycisk? Albo to nie ten przycisk, albo faktycznie gdzieś tutaj muszę zaskoczyć. Tylko gdzie i jaką sztuczką mam to zrobić? Bo on był już wciśnięty, ten przyciskor. Czekajcie, sprawdzę tylko dwie teorie tutaj moje. Tutaj by się zginęło, okej. Bo chcę zobaczyć. Czy po prostu trzeba ten przycisk, wcisnąć przycisk szybciej niż stamtąd. Tak, dokładnie tak to trzeba było przejść. Tylko trzeba było się jakoś na to drzewo dostać. Nie mam pojęcia jak. Nie mam pojęcia jak. Niestety te mapy są o wiele za bardzo rozkminione. What the fuck? Dobra. Okej. Mamy polecieć na zielone.
Zielone nas jakoś fajnie odbije i będzie impreza. Okej. Okay. Już tu zaczynałem wątpić w mapkę. Dobra, raz jeszcze. To da się przejść, to da się przejść. To dobrze, to mnie ucieszyło. Tak trochę te ostatnie poziomy są dziwne. Jest, jestem na tym. Ha! Mamy to! Jest elytra. Tak serio, czy tak na niepoważnie? Okej. Okay. Jak się latało elytrą? Dobra, na pewno nie shiftem. Dobra, spacją. Okej. Okay. Shit, elytra race. Oh fuck! Jejku, jakie zło! Jakie zło! Zło totalne! Aha, nie ma tak umrzeć w... kurde, w kilku klatkach, nie? Jest! Jest, 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 jest! Jest! Poszedł level, dobrze! Dobrze, bo już się bałem, nie? O, jak szybko! Jak przyjemnie szybko! Zeszło, nie? Tylko teraz jakieś kurde, nie wiem, wytyfy level. Ty, mam dalej elytrę, o nie. O nie. Okej. Okay. Wiem, że pewnie zwaliłem. Aha, okej. Okay. Domofon mi dzwoni. Come on, czemu Minecraft mi się tak ścinasz teraz? God damn it. Oberwałem, ale żyje. Poszło! Poszło i z tego co widzę to przeszliśmy. Przeszliśmy z tym, że dwa levele po prostu według mnie były dla mnie za trudne i mi się nie udało ich przejść. Ale mapka poszła. Także kończymy, kończymy. Dzięki wielkie za oglądanie. Jeżeli odcinek wam się podobał, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dodajcie film do ulubionych, udostępnijcie na fejsie. Tak, no niestety. Jeśli wam się uda przejść tą mapkę, to gzy, gzy wielkie, ale widzieliście, dwa levele dla mnie po prostu były złe. Jeden to właśnie z tą chmurką, co skoczyłem, wcisnąłem przycisk, ale niestety nie zadziałało, bo jakoś niby za szybko leciałem, ale to pewnie za którymś razem może by przeszło. Tam musiałem parę rzeczy, kurde, co porobić, parę checkpointów sobie porobić, ale to normalka, to akurat według mnie można robić na każdej mapie, także spoko. I był tam ten level z wodą. On według mnie jest zły, nie lubię, nie lubię. Także dobra, tak jak mówiłem na początku, 5000 łapaczek w górę i jutro dostajecie kolejną mapę. Jednak nie z Don't Take Damage, tylko po prostu jakąś inną mapę minecraftową. Jakieś coś, coś znajdę fajnego, ciekawego i będzie fajnie. Także liczę na was i od razu dziękuję. To co, do jutra. Dzięki za oglądanie, na razie, cześć, żółwik. Woo.